Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałem pomówić o dwóch bardzo mocnych nukerach. O dwóch nukerach, którzy są już w grze od dłuższego czasu, ale przez większość tego czasu nikt ich tak naprawdę nie używał, albo bardzo mało osób ich używało, ponieważ oni wymagają konkretnych warunków do tego, żeby zadawać swoje gigantyczne obrażenia, ale nie było innego czempiona, który mógłby te warunki im zapewnić i zapewnić im w sposób regularny i pewny, tak żeby nie dodawać sobie kolejnego RNG do walki i żeby po prostu mieć pewność, że warunki zostały spełnione i będziemy mogli wycisnąć maksa z tych dwóch czempionów. Od kilku miesięcy taki czempion już jest w tej grze. Jeszcze jakoś nie widziałem, żeby ta dwójka była jakoś szczególnie używana. Może ten film to zmieni, może ten film pokaże Wam, jaka jest moc tych dwóch czempionów. Ta dwójka, o której mówię, to Thea the Tomb Angel i Ruel the Huntmaster. Jeżeli znacie tych czempionów, to wiecie, że żeby zadawać duże obrażenia, potrzebują heksa na przeciwnikach. I czempionem, który ich aktywuje, jest również darmowy czempion, aczkolwiek no, trzeba się troszkę wysilić, żeby go zdobyć. I tym czempionem jest Mithrala, która jest pierwszym naprawdę dobrym supportem, którego można używać na arenie i którego można używać właśnie do aktywowania tej dwójki. Zatem przejdźmy do tej trójki, omówię ich skille, potem Wam pokażę, jak ich używać, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od, powiedzmy, od Dark Elvesów i od Ruela, Ruel the Huntmaster. On był kiedyś, była fuzja, taki Dark Elf, którego motywem przewodnim jest ćma. Jeśli chodzi o staty, bardzo niskie HP, ale bardzo wysoki atak. Speed, no, speed jest raczej średni. Mamy trochę accuracy, ale tutaj będziemy go używać w roli nukera, więc jako jego accuracy nie będę się przejmował. I co my tutaj mamy? Vile Arrows na A1. Mamy tutaj 50% szans na wrzucenie Decrease Defense na dwie tury. Transferuje losowy debuff z niego na cel, jeżeli cel jest pod wpływem heksu. No i tutaj do 65% możemy zwiększyć szansę na decrease defense. Także jest to bardzo fajna szansa na decrease defense, no ale przez to, że i ogólnie bardzo fajny A1, no ale przez to, że to jest nuker, raczej nie liczcie na to, że z tego decrease defense na arenie skorzystacie. A2 Unleash the Hunt i to jest to jego bardzo mocne uderzenie, atakuje wszystkich przeciwników i ma dodatkowe uderzenie na przeciwnikach, którzy są pod wpływem heksu. Także już widzimy, że tu są dwa uderzenia w tym momencie. Ignoruje 20% defensu każdego celu, jeżeli mamy przynajmniej 4 przeciwników pod wpływem heksu. Czyli jeżeli Mithrala wrzuci heks na wszystkich, to poza tym, że on uderzy 2 razy, to jeszcze będzie ignorował już 25% defensu. To jest bardzo, bardzo mocny ruch. Książkami można dodać mu dużo obrażeń i skrócić cooldown do 3 tur. A3 Stock Prey. Tutaj umieszcza Increase Accuracy na wszystkich naszych czempionach na 2 tury, potem umieszcza Hex na przeciwnikach na 2 tury. Dodatkowo umieszcza Perfect Veil na sobie na 2 tury i napełnia swój turmeter o 50%. On ma już wbudowany Hex, ale no na arenie nie ma czasu na to, żeby nasz nuker najpierw użył skilla, który przygotuje obrażenia, a potem zadawał te obrażenia. To za długo trwa, więc nie można było go używać w takiej roli pojedynczego. Oczywiście można było używać i Ruela, i Thea, która też ma Hex, ale to jest dwóch nukerów, dwóch delikatnych nukerów, także to było marnowanie miejsca w teamie tylko po to, żeby ustawić tego czempiona, a można było w to miejsce wsadzić kogoś, kto się dużo bardziej mógł przydać. Ale generalnie zwiększanie accuracy, Perfect Veil i zwiększanie turmeter jest bardzo, też bardzo fajnym ruchem. No i jeszcze na koniec mamy passive, bardzo fajny passive. Obniża speed przeciwników, którzy są pod wpływem heksu o 5% i ich resistance o 10%. Dodatkowo zwiększa obrażenia, które otrzymują ludzie pod wpływem heksu o 10% i zwiększa i obniża wartość heala, jakie oni otrzymują o 30%. Także widzimy, bardzo fajnie tutaj ma relację z heksem. Nie dość, że będzie obniżał defense, to jeszcze
obniża ich staty i zwiększa obrażenia na swoim pasywie. Na koniec mamy aurę, zwiększa crit rate we wszystkich miejscach o 20%. Także Ruel to jest chyba najmocniejsze AoE, jeśli chodzi o takich nukerów w grze. Przejdźmy do drugiego czempiona. I tym czempionem to jest Sia the Tomb Angel. Ona jest dostępna, to jest pierwsza legenda, na którą zbieramy fragmenty w Doom Tower Heart. Na A1 Befoulment atakuje dwa razy losowo i tutaj po wyksiążkowaniu mamy 100% szans na umieszczenie Hexu na 5 tur. Tego debuffu nie można rezystować. Każde krytyczne uderzenie obniża cooldown Not of This World o jedną turę. Hex Reaper atakuje wszystkich. Zwiększa obrażenia o 50% za każdy Hex, który jest na celu. Tak można zwiększyć do 300% obrażenia. Także to jest też bardzo mocne uderzenie. Cooldown 4 tury po wyksiążkowaniu, także jedna tura dłużej niż mamy u Ruela. No i na arenie, jeżeli wszystkim wrzucimy Hexa, to wtedy o 200% zwiększą się obrażenia. A3 umieszcza Perfect Veil na sobie na 3 tury i dostaje dodatkową turę, 3 tury cooldownu. No i na koniec mamy pasyw. Ma 50% szans na umieszczenie True Fear na wszystkich przeciwnikach na jedną turę, kiedy stracą 30% albo więcej max HP w jednym uderzeniu. Także tutaj jeszcze jest mała kontrola. I tutaj poprawka, bo myślałem, że ona wrzuca Hex na wszystkich. Czyli tutaj można by połączyć w drugą stronę, że Ruel by wrzucał Hex, bo on ma na AoE, a ona by wtedy uderzała. No i na koniec mamy aurę, zwiększa Ally Attack we wszystkich miejscach o 30%. Także to jest nasza dwójka nukerów. Tak jak mówiłem, Ruel uderza mocniej i do tego uderza dwa razy, co na przykład się przydaje na takiego Rotosa, który ma pasyw, który nie pozwala mu przy jednym uderzeniu zabrać więcej niż 50% HP. No i na koniec przejdźmy jeszcze, zobaczmy sobie czempiona, który pozwala ich uruchomić. To też jest Dark Elf. I to jest tutaj Mithrala, świetny, fenomenalny czempion. Na nią zbieramy fragmenty na Hydrze. Także warto Hydrę robić, zbierać sobie te fragmenciki i ją powoli uzbierać. Na A1 Liberation of Pain, tutaj atakuje dwa razy losowo i mamy 100% szans po wyksiążkowaniu na umieszczenie poisonu na dwie tury. No i tutaj to jest ten skill, który bardzo dobrze współgra z tą dwójką. Atakuje wszystkich, umieszcza Hex na dwie tury na wszystkich zaatakowanych, więc już tutaj pozwala uruchomić obrażenia tamtej dwójki. Ona jest do tego świetnym supportem, więc ma inną zaletę poza tym Hexem. Affinity też jest ważne, nie będzie tutaj weak hitów, ale dodatkowo zwiększa defense i zwiększa atak, czyli poza Hexem to jeszcze daje Increase Attack, żeby ta dwójka uderzała mocniej. Na A3 Brimming Silex usuwa wszystkie debuffy z naszych czempionów, umieszcza Strengthen i Shielda w wysokości 30% jej max HP na dwie tury. Także mamy Shield, mamy Strengthen i mamy Cleansa. Bardzo, bardzo dobry skill. Jeszcze tu jest Aura. Kiedy ten champion zaatakowany przez przeciwnika pod wpływem Hex, wtedy mamy 50% szans na to, że ona wrzuci Petrification na atakującego na jedną turę. A jeżeli to jest atak na któregoś z naszych championów, to wtedy jest 30% szans. I to, co u niej jest świetne, to jej accuracy liczy się jako, działa jak resistance też, więc bardzo ciężko wrzucić na nią jakiekolwiek debuffy. Także to jest Mithrala. Champion, który ich uruchamia. Teraz pokażę Wam, jak mam tą moją dwójkę nukerów zbudowanych. Do niedawna używałem CI. Ona była moim trzecim nukerem na Tag Team Arenie, ale używałem jej też, bo polubiłem tą dwójkę, także używałem jej też na klasycznej arenie często. Ale teraz w czasie tej fragmentu fuzji zbudowałem sobie Ruela i teraz on jest moim głównym tutaj nukerem. Jestem z niego bardzo zadowolony. Więc na początek pokażę Wam Fię. Ona teraz nie jest ubrana tak dobrze jak była, bo cały sprzęt, który ona miała, poszedł na Ruela, ale
ale mimo wszystko coś się tutaj założyłem. Ma oczywiście Savage, żeby zadawać większe obrażenia. Niecałe 40 tysięcy HP, 5,5 tysiąca ataku, 213 speedu, nieco ponad 100% crit rate, 202 crit damage i w zasadzie więcej już nie ma znaczenia. Nie liczę na jej, na to, żeby ona hex zrzucała, także accuracy tutaj, chociaż nawet nie potrzebuję do hexa accuracy. Jeśli chodzi o masterki, to wyglądają tak. Jeszcze wam pokażę, jakie ma tutaj rzeczy. No co tutaj możecie się spodziewać, będzie dużo crit rate, crit damage, ataku i speeda. Tak to wygląda. Rękawice, crit rate. Najlepiej było crit damage. Ale to już jest, no, jeśli chodzi o mój Savage, to jest raczej taki czwartorzędowy Savage, więc już nie jest najlepiej. Więc tak, ona wygląda jeszcze tutaj na dole, biżuteria. Oczywiście dużo ataku, crit damage i tutaj też dużo ataku. Bardzo fajny ma banner. Przejdźmy do Ruela. I gdzie on jest? Tutaj. Jeśli chodzi o Ruela, Savage i Cruel, po to, żeby zmaksymalizować obrażenie, żeby jak najwięcej defensu ignorował. Jeśli chodzi o staty, to mamy, no, niewiele HP, ale on ma zadać obrażenia, nie ma przeżywać. Prawie 6400 ataku, 217 speedu, 105% crit rate. W sumie pewnie mu mogę zmienić masterki, żeby dać tutaj równo 100 i dać mu troszkę więcej ataku. 242 crit damage. No ma trochę accuracy, ale tutaj to przypadkowo się wydarzyło. I pokażę wam, jak wyglądają jego rzeczy. To jest dokładnie te same staty, co u C. Tutaj już rękawice, crit damage z crit rate'em i atakiem na dole. Chest oczywiście, atak procentowy, speed buty. I biżuteria, atak, crit damage i tutaj też dużo ataku. On jest w pełni wyksiążkowany, nawet nie jest chyba w pełni wyksiążkowany, tak wyglądają jego masterki. Tak, A1, tutaj udało mi się pominąć książki na A1. Nie potrzebuję tutaj większych szans na ten debuff, więc po wyksiążkowaniu w zasadzie A2 zakończyłem książkowanie. Tutaj też nie ma książek, także bardzo szczęśliwie udało mi się go wyksiążkować. Także tak, a jeszcze może wam pokażę moje Mistrale. To jest moja Mistrala w Protection, po to, żeby miała szansę na chronienie buffów, które wrzuca. Duże HP, duży defense, szybka i wysoki accuracy i przyzwoity, no, jak na nią przyzwoity resist, także accuracy z resistem się tutaj dodaje w roli resistance dzięki jej passive'owi. Tak wyglądają jej rzeczy. Na dole oczywiście tutaj HP procentowe, accuracy, defense, speed. Jeszcze tutaj chest accuracy, buty speed. Jeśli chodzi o biżuterię, mamy defense. No tutaj ten atak oczywiście jej się nie przydaje, ale chciałem jej założyć reaction. Tutaj HP, accuracy, resistance, defense i bardzo fajny została banner, 3 razy defense, accuracy, trochę speedu. Także tak ona wygląda. Tutaj jej dałem intimidating presence po to, żeby zwiększała aurę i osłabiała jednocześnie aurę przeciwnika. Masterki wyglądają w ten sposób. To jak już wiemy, jak ci czempioni wyglądają, no to teraz trzeba sprawdzić, jak spisują się w praktyce. Zapraszam was na arenę. Jesteśmy na arenie. To jest mój team, który obecnie, ten team mi się najbardziej podoba, jego teraz używam, czyli mam Arbiter po to, żeby dała mi aurę i do tego Turmiter Boost, Ragash, mój debuffer, on daje mi kontrolę przeciwników plus decrease defense, Mistrala, support, Hex wrzuca plus
Plus mam ochronę dla moich czempionów, no i Ruel jako nuker. Wyłączmy auto. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jestem szybszy, więc w tym momencie już zwiększam swój turmiter. Tutaj decrease defense i stun. O, miałem szczęście, bo miałem dwóch czempionów z negatywnym affinity, ale nie było weak hitów. Także stun wszedł. Decrease defense wchodzi tak czy inaczej, ponieważ to umieszcza przed atakiem. No i teraz Hex jest na czterech czempionach, także mój Ruel w tym momencie będzie ignorować już 25% defense, do tego Savage, do tego Cruel, do tego Helm Smasher. No i zobaczmy, jak sobie poradzi. Nawet drugiego uderzenia nie musiało być. Z miejsca wszystkich ubił. Szukam jakiegoś... No tu jest Tormin. Ale szukam jakiegoś takiego bardziej teamu z Duchess, który będzie miał większą obronę. Zobaczymy tutaj. To oczywiście jest speed team, więc no tutaj przegram, bo oni są szybsi. Ale błąd. Błąd, nie mają speed tuningu. Przez co mogłem się wbić. Ja speed tuning mam. Więc w tym momencie pośpieszyłem się. Pechowo nie wszedł stan, przez co ich nuker jednak się ruszył. No i to jest już walka przegrana. Gdyby ten stan wszedł, no to zupełnie to inaczej by wyglądało. No ale właśnie w takiej sytuacji trzeba mieć, dlatego właśnie jest ważny speed tune, po to, żeby przeciwnik nie mógł się wciąć. Ok, mamy bardziej team, mamy Duchess, mamy Valkyrie. Więc mamy tam więcej defensu z drugiej strony. I to też się udało. O, on w ogóle rezistował. Stan na niego w ogóle nie wchodzi ze względu na passive. Ale ciekawe, że decrease defense nie wszedł. No i teraz zobaczmy sobie, jak na tle takiej Duchess i Valkyrie tanków będzie działał Ruel. A, tutaj wszedł. Zadziałał Unkillable, więc niestety będzie runda druga. Ja się tutaj wzmocnię teraz. Ja jeszcze bardziej się wzmocnię i dam sobie Increase Speed. No a jeden, no tutaj przeżyła. I jeszcze raz. No, tym razem mój ragarz już załatwił sprawę. Nie trzeba było przejść, czekać na Ruela. O, tutaj kolejny team bardzo z wysokim defensem. Zobaczymy, jak tutaj Ruel sobie poradzi. O, Stone Skin to będzie problem. O, tutaj był resist, ale mamy. Całe szczęście, że nie wszedł mi tutaj Fear, czy True Fear. O, tu jest Petrification, więc od razu mamy mniejsze obrażenia, ale mam nadzieję, że Wither zejdzie. Pierwsze uderzenie prawy ją zabiło, drugie dobiło. Tutaj widzicie, nie dość, że były weak hity, bo jest zły affinity. To jest właśnie problem, że Magic jest dla niego złym affinity. Tutaj było u niej tylko jedno uderzenie. Czyścimy się. No oni w zasadzie nie mają żadnych obrażeń w swoim teamie. Więc to jest typowy team, który ma być na przeczekanie taki, żeby ta walka długo trwała. No i teraz czekam, aż Ruel wróci do swojego A2. No tutaj ochrona ze strony
Ursugi. Dużo daje. Nie dość, że obniża ataki krytyczne, to jeszcze ma Ally Protection. I zobaczmy teraz. A, minimalnie. Minimalnie i by po niej już było, ale to już jest dobicie. W takim momencie przydałby się Soul Reap na moim nukerze. Pojawiłaby się kostucha i dokończyła walkę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Mam nadzieję, że będę szybszy, a zaraz przejdziemy do CI. Mamy wszędzie Heksa i jednym uderzeniem w całą czwórkę załatwię. Ok, to już widzieliście, jak dobrze spisuje się, jak mocno uderza Ruel. Teraz zobaczmy Thea, tylko pamiętajcie, moja Thea ma wyraźnie gorszy sprzęt tutaj niż Ruel. To jest bardzo podobny team, zamieniłem tylko nukerów. No i zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy z tym teamem. Mam nadzieję, że będę szybszy. Udało się. Przyspieszam. Przeciwników osłabić. No nie było to najmocniejsze uderzenie. No i co? Teraz Thea niestety straciła buffy, dlatego że była pod wpływem Perfect Veil, więc on jej skradł i zastąpił to Weaken, więc zobaczymy, jak ona się spisze bez Increase Attack. No, całkiem przyzwoicie, powiedzcie sami. Zobaczmy tutaj. No oczywiście ona jest nukerem Force, więc problem będzie z Dacze, z innymi czempionami, takimi właśnie tutaj jak Helicath. No to nie był mocny Gaius. Generalnie widzę, to jakiś chyba słaby team wybrałem. W każdym razie przez Affinity przeciwko Duchess będzie miała słabe Affinity, więc to jest jej problem. Tam zdecydowanie bardziej spisze się, lepiej spisze się Ruel. Zobaczmy, jak tutaj, no jest Duchess, więc będzie problem. No mam nadzieję, że ona ich nie wyczyści. No niestety. No to zobaczymy, jak obrażenia wyglądają, kiedy nie ma Heksu. To nie będzie wygrana walka, bo on mnie pewnie ubije zaraz. I to już wyglądało bardzo mizernie, bardzo mizernie. Także to widzicie, dlaczego ona ani Ruel nie byli używani wcześniej. Bo bez Heksu te obrażenia były strasznie, strasznie słabe. Więc jeżeli nie macie Mistrali, nie macie jak ich ustawić, to raczej nie polecam używania tych dwóch czempionów. Tutaj znowu mamy Duchess na dwóch czempionów z negatywnym Affinity. Kogo by tu wybrać? Zobaczmy ten team. Ostatni team, ostatnia walka. Jeżeli będę szybszy, to powinienem wygrać. O, nigdzie. Tylko tutaj się pojawił stan. Dziwne. Usuniemy sobie ten Unkillable. No, niech się ruszy. Niech się ruszy i zobaczmy. Od 112 tysięcy dam do 40 chyba kilku było, z tego co widziałem, ale tutaj Swift Parry zadziałało. Mimo 112 tysięcy obrażeń to Madame przeżyła. Także na tym zakończymy dwóch naprawdę bardzo fajnych, bardzo mocno uderzających nukerów. Uderzają zdecydowanie mocniej niż na przykład Tranda. Ruel z tej dwójki uderza mocniej, uderza dwa razy, do tego ignoruje defense.
i dzięki swojemu A3 szybciej może wrócić do swojej tury, ponieważ tam wrzuca na siebie 50% increase accuracy. Z tej dwójki zdecydowanie polecam jego. Jest naprawdę świetna zabawa, używanie go na arenie. Fia, ją można zdobyć za darmo. Mitrale tak samo, więc też, jeżeli potrzebujecie mocnego nukera, macie nim Mitrale, to ją też można jak najbardziej używać na arenie. Ale pamiętajcie, tylko Mitrala, nie ma innego dobrego czempiona, który by uruchamiał te obrażenia. Napiszcie w komentarzach, jak się Wam podobają ta dwójka nukerów. Na koniec trzeba jeszcze wylosować 5 zwycięzców. Numer już wklejony. Nasz numer. Adres do link do filmu 228 komentarzy. I przypomnę tylko, 5 osób z tych 228 wygra dzisiaj 540 gemów i 1 Ancient Shard. No i losujemy. Hurmilon, mamy ID. Pierwszy zwycięzca. Drugi, Lemcio Gaming. Druga nagroda leci do Ciebie. Trzecia osoba to Drwal. Do Ciebie również lecą dżemy i shard. Czwarty, Shadowset. I na koniec piąta osoba to Daniel. Dzięki za film o 3 razy Wogot, GeoPhysics. Jednego Wogota gotowego. Okej. Okay. I robi Doomtar normal. Fajnie, cieszę się, że filmik pomógł, jest numer ID, także Daniel, jesteś piątym zwycięzcą. Mam nadzieję, że te 540 gemów i jeden shard się przyda. Może trafisz kolejnego Wogotha w tym shardzie. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!